Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszego spotkania ze Słowem. Kolejny wieczór adwentowy, w którym pochylimy się nad Słowem, kolejnym Słowem, który daje nam Matka Kościół, z którym każdy z nas pójdzie na spoczynek, a jutro, jeśli będzie nam dane się obudzić, to będziemy w świetle tego Słowa uczyli się żyć, spotykać się z Jezusem i z tymi, do których On nas będzie posyłał. Pomódlmy się do Ducha Świętego, prośmy o wszelkie potrzebne łaski w spotkaniu ze Słowem Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, otwórz nasze umysły, nasze serca na przyjęcie i rozumienie słowa Jezusa. Uzdolnij nasze serca do przyjęcia tego słowa. Niech ono znajdzie w naszych sercach swój dom. Pomóż nam jak najlepiej ugościć to słowo. Z tym słowem się zaprzyjaźnić. Pozwolić temu słowu, by oświetlało nasze życie. By pomogło nam dobrze to życie odczytywać. Aby uzdolniło nas, byśmy dokonywali w tym życiu dobrych wyborów. Przyjdź, Duchu Święty. Użyźnij tym Słowem nasze życie, by to życie wydało dobre plony. Amen. Posłuchajmy słów, które będą towarzyszyły nam w dniu jutrzejszym. Jest to Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 11, wiersze od 11 do 15. Jezus powiedział do tłumów: zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Chcąc zgłębić dzisiejsze słowa, trzeba nam, moi kochani, powrócić do początku 11 rozdziału. Otóż w tych początkowych wersetach widzimy Jezusa, który w swojej dalszej drodze naucza w miastach. Natomiast w tym czasie dochodzi do uwięzienia Jana Chrzciciela. I z tego więzienia Jan posyła swoich uczniów z pytaniem do Jezusa: czy ty jesteś tym, który miał przyjść? Jezus dzieli się z nimi, a przez nich z Janem, bardzo ważnym orędziem, w którym przekazuje im, Janowi, o owocach swojego nauczania.
kończy te swoje słowa takimi oto słowami. Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. I gdy odeszli uczniowie Jana, Jezus zaczyna dawać o Janie niezwykłe świadectwo. Zadaje pytania i odpowiada słuchającym, kim Jan był, co głosił, jaką misję realizował, używając metafor trzciny i miękkich szat. I idzie z nimi poprzez te pytania do tych wydarzeń, których wielu było świadkami. I mówi im, czy wyszli na pustynię, by słuchać kogoś, kto się kołysze jak trzcina, będąca symbolem zmienności i podatności na zmiany? Czy wyszli, by spotkać się z kimś, kto w swoich przekonaniach nagina się do wszystkich, wszelkich sytuacji przez fałszywe trendy myślowe, własne interesy? Czy wyszli na spotkanie kogoś, kto jest miękki jak powłóczysta szata, będąca metaforą życia dworskiego, życia wygodnego, zniewolonego przepychem? Nie. Oni wyszli, bo zobaczyli w Janie prawdziwego męża Bożego, którego pałacem była pustynia, odzieniem sierść wielbłądzia, a pożywieniem szarańcza i miód. Zobaczyli kogoś więcej niż proroka. Jan nie tylko pokazywał swoje ubóstwo zewnętrzne, ale Jan przede wszystkim pokazał, co znaczy żyć w zjednoczeniu z Bogiem i jak można głosić Boga, nie ulegając pokusom i trendom tego świata. Zobaczyli kogoś więcej niż proroka. Dlaczego? Dlatego, że Jan był przejrzysty. On wzywał do nawrócenia i obmywania się z grzechu w wodach Jordanu. Potrafił ujawniać grzech i nazywać go po imieniu, nie bojąc się opinii innych i konsekwencji, jakie z tego będą płynęły. On też wskazał na Jezusa, Baranka Bożego, który zgładzi grzechy świata. Był człowiekiem przełomu, żyjącym między obietnicą przyjścia Mesjasza, a jego przyjściem i wypełnieniem wszelkich obietnic. A teraz jest w więzieniu. I choć spotkał już Jezusa, dalej szuka prawdy. Posłał swoich uczniów i pyta o Jezusa. By gdzieś w sercu jego pojawiły się wątpliwości, chce się upewnić, czyż Jezus jest tym, którego spotkał nad Jordanem. Jezus posyła Janowi dobrą nowinę. Jezus z wielkim uznaniem mówi o swoim poprzedniku, którego posłał jego ojciec, by przygotował mu drogę. Mówi, w Izraelu nie narodził się większy od Jana. Czyli on w całej wielkiej galerii wielkich mężów Bożych Starego Testamentu, takich jak Abraham, Mojżesz, Eliasz i wielu innych, okazał się największy. Ale jak dalej słyszymy, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. To zdanie jest bardzo trudne do zinterpretowania. Chodzi jednak o dwa przeciwstawne porządki. Chodzi o dwie epoki. Te dwie epoki są określone słowami narodzenie z niewiasty oraz królestwo niebieskie, czyli Boże. Słowa Jezusa podkreślają znaczenie i wielkość królestwa niebieskiego. Z jednej strony Jezus podkreśla wielkość Jana Chrzciciela, a zarazem podporządkowuje go najmniejszemu z królestwa niebieskiego. Tym najmniejszym stał się Jezus.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. On zstąpił z nieba. By każdy z nas doświadczył w Nim, pośród swojej małości, wywyższenia, czyli królowania Bożej miłości, będąc jeszcze tu na ziemi. Jezus utożsamił się z każdym najmniejszym, z każdym maluczkim, jak też słyszymy w Ewangelii Mateuszowej, czyli z każdym grzesznikiem, aby każdy w relacji z Nim mógł smakować tego, co jest piękne w Jego Królestwie. Królestwie Ojca w mocy Ducha. Z ust Jezusa uczniowie często będą słyszeli o Królestwie Bożym. Jedne z pierwszych słów Jego orędzia to: bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Albo: Królestwo Boże jest wśród was. Ile przypowieści Jezus, w ilu przypowieściach mówi o Królestwie, przyrównując je do różnych obrazów. Ale też dzisiaj słyszymy, że Królestwo Boże doznaje gwałtu i gwałtownicy zdobywają je. Znowu to zdanie nie jest takie proste do wyjaśnienia. Jezuita, nieżyjący już ojciec Silvano Fausti, tłumaczy to zdanie tak. Od Jana Chrzciciela do dziś Królestwo Niebieskie cierpi gwałt, doznając ogromu zła, które na nie spada. Co stało się z Janem, stanie się z Jezusem. I tego będzie też doświadczył każdy uczeń Jezusa. Ale słyszymy też, że Królestwo Niebieskie jest zdobywane gwałtownie. Przez kogo? I w jaki sposób? Przez ludzi ubogich, prześladowanych, cichych, roztropnych, mądrych, pełnych miłości i miłosiernej, ludzi przejrzystych, czystych wewnętrznie, żyjących w prawdzie, którzy potrafią w zjednoczeniu z Jezusem zwalczać przemoc tego świata. Nie swoimi siłami, ale miłością Boga. Jezus, który zakończył życie na krzyżu jak złoczyńca, na krzyżu też zwyciężył całe zło. Taki jest nasz Król, którego miłość miłosierna nie jest z tego świata, który nie zdobywa ludzkich serc przemocą, ale miłością. Jan Chrzciciel, ostatni prorok Starego Testamentu, jest tym prorokiem, który pokazuje, jak można żyć Bogiem, nie ulegając pokusom i trendom światowym. Pokazał, jak można żyć z Jezusem i dawać o Nim świadectwo, z oddaniem życia włącznie. Nie możemy jednak, moi drodzy, zapomnieć, że dzisiaj też nie brakuje ludzi, którzy, także w Kościele, którzy są jak trzcina kołysząca się na wietrze. Nie brakuje tych, którzy lubią powłóczyste szaty, wygodę życia, bogactwo tego świata. Nie jesteśmy, moi drodzy, wolni od tego, co sprawia, że stajemy się takimi. Patrząc na Jana Chrzciciela, słuchając tego, co nauczał, z jednej strony jest to dla nas wielkie wyzwanie, ale też w sercu pojawia się wiele pytań.
zwłaszcza może dzisiaj. Czy warto? Czy warto, skoro widzę dookoła, też i w sobie, tyle zakłamania, tyle zewnętrznej fasady, tyle zgorszeń, tyle kompromisu ze złem. Tak, można się rzeczywiście załamać. Ponadto wiele jest ataków. Ataków na tych, którzy żyją Jezusem. Którzy wskazują na Jezusa. Na tych, którzy są przejrzyści. Którzy pokazują, że warto. Że warto dla Jezusa. Że tylko On jest, tak jak był dla Jana Chrzciciela. Tym, na którego czekał człowiek. I On jest tym, który pokazał, jak warto żyć obietnicą. Jak warto czekać. Bo to czekanie ma sens. Jezus objawił się w swoim czasie i stał się dla Jana i pragnie stawać się dla każdego z nas. Tym, który będzie ukazywał nas pośród tego świata, że warto z Nim przeżywać każdy dzień i że tylko z Nim i Jego mocą można to życie wygrać. Nawet jeśli trzeba będzie zapłacić tę największą cenę, to warto. Dzisiaj takich świadków na miarę Jana Chrzciciela potrzebuje Kościół, potrzebuje rodzina. Potrzebuje nasza ojczyzna, potrzebuje ten świat. Niech to słowo nas prowadzi, moi kochani. I też spróbujmy, stając blisko Jezusa, usłyszeć, bo wielu z nas z pewnością usłyszy wiele dobrego z ust Jezusa o sobie. Bo przecież staramy się słuchać Jego słowa, iść za Nim i żyć tam, gdzie jesteśmy, Jego Ewangelią. Niech Duch Święty wspiera nas w tej drodze, umacnia. Niech to słowo staje się dla nas słowem życia, słowem nadziei, słowem, które będzie oświetlało każdy nasz krok. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.